Cześć, dzisiaj ochłodziła nam się pogoda i jest dosyć mokro, pada na dworze. Danielski nie lubi trenować w deszczu, więc dzisiaj sobie odpuszczam zaplanowany wcześniej rozjazd, no chyba, że mi się wypogodzi jeszcze jakoś po południu. I planuję zrobić kilka filmów techniczno-serwisowych. Po waszych komentarzach zauważam, że jest coraz więcej osób, które zaczynają swoją przygodę z kolarstwem i pojawiają się też na naszym kanale, zaczynają oglądać nasze filmy. Bardzo fajnie, bardzo się z tego cieszymy i są to zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Serdecznie pozdrawiam wszystkie kobiety jeżdżące na rowerach. Świetna sprawa. Chcecie jak najwięcej zrobić przy swoim rowerze samodzielnie? Bardzo dobrze. Nie tylko ze względu na to, żeby zaoszczędzić pieniądze na serwisie, ale też ze względu na to, żeby mieć jeszcze więcej frajdy w ogóle z kolarstwa, z obcowania też ze sprzętem, ze zrozumienia, w jaki sposób nasz sprzęt funkcjonuje, a przez to potrafimy przedłużać jego żywotność, zaoszczędzamy pieniądze na tym, że nie musimy jakichś części wymieniać tak często jak osoby, które nie wiedzą, w jaki sposób jeździć czy oszczędzać swój rower. Poza tym wiemy dobrze, co w naszym rowerze piszczy, jak to się mówi, i mamy naprawdę pewną więź z naszą maszyną, naprawdę tak jest. To wideo będzie poświęcone regulacji przerzutki przedniej i tylnej. Zacznijmy od tego, co jest potrzebne, żeby w ogóle zmiana biegów była możliwa. Mamy rozmaite zębatki w naszym rowerze. Mamy łańcuch, który przenosi siłę naszych nóg z mechanizmu korbowego z przednich zębatek tutaj na tył. No i w końcu mamy przerzutki, które niejako ten łańcuch trzymają i ustawiają go na takim biegu, na jakim chcielibyśmy w danym momencie się poruszać. Żeby zmiana biegu była możliwa w dwie strony, potrzebne są dwie siły, które są sobie przeciwne, antagonistyczne. Jedna siła to jest siła naszych dłoni i najczęściej siłą naszych dłoni będziemy wrzucać biegi na wyższe z tyłu, podobnie z przodu będziemy wrzucać biegi na większe tarcze, zaraz to wszystko pokażę. A ta siła, która pozwala na powrót przerzutki do położenia wyjściowego, czyli do zrzucenia z powrotem, to jest siła naprężenia sprężyny, która znajduje się w przerzutce. Popatrzmy na to z bliska. Przerzutka tylna, zobaczcie, tu jest wózek przerzutki tylnej, jej korpus, no i w środku widzimy sprężynę. W momencie, kiedy wrzucam biegi na coraz wyższy bieg, ta sprężyna coraz bardziej się naciąga i siła, która jest kumulowana właśnie w naciągu sprężyny, pozwala potem powrócić naszym biegom na sam dół. To samo dzieje się tutaj. Zobaczcie, kiedy ja siłą swoich dłoni wrzucam na górę, napinana jest z kolei sprężyna ukryta tutaj w tym miejscu w przerzutce i w momencie, kiedy chcę zrzucić z powrotem, dzięki sile tej sprężyny, którą napiąłem własnymi palcami, siłą palców, ten łańcuch będzie zrzucony niżej. Chcemy, żeby biegi pracowały płynnie. Czyli w momencie jazdy chcemy po wrzuceniu mieć jak najszybciej bieg na właściwym biegu. Zobaczcie, w tym starym już rowerze biegi chodzą naprawdę przepięknie. Zobaczcie, wrzuciłem właśnie siłą własnych dłoni bieg na najwyższy. Przerzutka, jak widzicie, jest najbardziej wyciągnięta, sprężyna napięta. Teraz zrzucanie. Za zrzucanie już jest odpowiednia siła napięcia sprężyny. Nawet przy wolnym pedałowaniu widać, jak pięknie łańcuch nam to zrzuca. Możemy też wrzucać co kilka. Bardzo pięknie i szybko to działa. Zobaczmy, w jaki sposób działa to tutaj. Tutaj mamy tylko trzy tarcze. Mam teraz na najwyższym biegu. Zrzucam na niższy. Z tyłu mogę sobie w tym czasie jeszcze gdzieś tam wrzucić do góry. Tutaj mam też dwa ustawienia prowadnicy, czy tej łyżki przerzutki. O, niższe ustawienie. I w końcu zrzucam na bieg pierwszy. I to samo w górę. Raz, dwa. Wszystko w tym rowerze dzieje się tak, jak należy podczas jazdy, nic nas nie zaskakuje, dzięki czemu też unikamy takich problemów jak tak zwane zaciągnięcie łańcucha. Na przykład może się zdarzyć z różnych względów i może to też być związane już z wyciągnięciem łańcucha, o czym też będziemy mówić, że podczas zmiany biegów albo szybszego pedałowania łańcuch
zamiast tak jak tutaj kierować się wprost do tylnej przerzutki, zostanie zaciągnięty przez mechanizm korbowy i tutaj wepnie się nam pomiędzy ramę a mechanizm korbowy, co może nie tylko porysować ramę, ale może ją uszkodzić. W przypadku ram karbonowych, na które jeszcze się tutaj nakleja specjalne jakieś osłonki, bo one są na to bardzo narażone, można po prostu zniszczyć sobie ramę i będzie to już poważna usterka naszego roweru. Dusza roweru, czyli rama, może na tym ucierpieć. To jest rower szosowy, dlatego w tym rowerze, w takich klamkach zmieniamy biegi za pomocą całej klamki oraz manetki, co pokazuję też na innym wideo. W rowerach górskich z kolei jesteście na pewno przyzwyczajeni zazwyczaj do manetek tego typu, w których jednym palcem wrzucamy bieg wyżej, drugim palcem zrzucamy bieg niżej. To jest manetka typu Rapid Fire albo Trigger. Są też manetki obrotowe, które są rzadziej spotykane, przeze mnie stosowane też bardzo dobre, ale wszystko działa na tej samej zasadzie. Manetka podciąga linkę. Zobaczcie, ja ją tutaj sztucznie podciągnę z przodu, a ta linka rusza nam przerzutką. To są podstawowe zasady działania przerzutek. Teraz w jaki sposób przerzutki regulujemy? Pokażę Wam wszystko od podstaw, chociaż tak naprawdę regulacja przerzutki jest bardzo prosta i nie wymaga zabierania się za te wszystkie śruby, które teraz będę Wam prezentował. Przerzutka tylna. Zacznijmy od samych śrub. Pierwsza śruba to jest śruba mocująca przerzutki. Ona po prostu musi być dokręcona i to wszystko. Tutaj mamy śrubę mocującą linkę. Jej zazwyczaj też nie ruszamy podczas regulacji biegów. I teraz mamy trzy śruby. Pierwsza śruba z tych tutaj z tyłu regulacyjnych to jest śruba, którą regulujemy odległość wózka, czy po prostu górnego kółeczka od zębatek. Czyli będziemy regulować przerzutkę o, w tej płaszczyźnie. I tak naprawdę przerzutka ustawiona fabrycznie nie wymaga żadnej dodatkowej regulacji. Co do każdej przerzutki możecie ściągać pewnie ze strony producenta w PDF-ie informację, jaka powinna być odległość od kółeczka do, na przykład wrzucone tutaj na pierwszy bieg, do pierwszej zębatki. Często zawodnicy stosują trochę mniejsze przerwy niż podawane przez producenta, bo daje to szybszą zmianę biegów. Więc tej śruby najczęściej w ogóle nie będziemy ruszać. Pozostałe dwie śruby nie mają żadnego wpływu na to, jakie jest przerzucanie biegów tutaj po środku kasety. One będą miały jedynie wpływ na bieg pierwszy i bieg ostatni, a w zasadzie na to, czy uda się na niego wrzucić bądź zrzucić, albo czy łańcuch będzie spadał dalej, albo wpadał nam tu niżej pomiędzy, w tym przypadku, bieg 9 a ramę roweru. Wbrew pozorom położenie tych śrub nie oznacza, że ta śruba położona bardziej z prawej strony będzie blokowała ostatni bieg, a ta z lewej pierwszy. Tu jest akurat odwrotnie. Mamy te literki H i L, czyli low i high. Zobaczmy, w jaki sposób to działa. Te dwie śruby to są nasze blokady, czyli będą one ograniczały zakres ruchu przerzutki w prawo i w lewo. Ta śruba nie służy do regulacji przerzutki w prawo, tylko tutaj w lewo, a ta w prawo. Jednak życie jest życiem i często zapominamy, która śruba do czego służy, żeby szybko i bez rozregulowania sobie całości to rozpoznać. Warto zrzucić sobie bieg na najniższy, tutaj w moim przypadku jest to bieg 9, i wziąć pierwszą lepszą z tych dwóch śrub z brzegu i dokręcić ją troszeczkę. Jeżeli podczas dokręcania tej śruby przerzutka się rusza, zobaczcie, widzicie, ona się poruszyła, to znaczy, że właśnie ta śruba to jest blokada zakresu przerzutki w prawo, a ta śruba w lewo, czyli odwrotnie niż one są ułożone. Oczywiście ja Wam teraz pokręciłem więcej tą śrubą, ale warto to zrobić tylko troszeczkę, żebyście Wy się mogli zorientować, czy przerzutka się porusza. I wtedy już wiecie, że jeżeli z tego najniższego biegu łańcuch spada Wam tutaj pomiędzy zębatkę, kasetę a ramę, to znaczy, że tą blokadę trzeba dokręcić. Jeżeli dzieje się odwrotnie, czyli łańcuch spada Wam czasami tutaj między szprychy a ten bieg, to należy dokręcić tę śrubę.
I te blokady trzeba dokręcić maksymalnie jak się da, do momentu, kiedy zaczną one utrudniać zrzucanie na ten bieg bądź wrzucanie na ten bieg. Nie chcemy, żeby przerzutka, kiedy dostanie jakiś wstrząsów na zjeździe, żeby jednak posunęła nam się dalej. Dlatego te dwie blokady powinny być dokręcone jak najbardziej. Ale powtarzam Wam, że podobnie jak fabrycznie jest ustawiona ta śruba, podobnie te raz ustawione praktycznie nie wymagają dokręcania dalej. Przejdziemy więc do tego, co może wymagać dokręcenia lub poluzowania i co będzie miało chyba największy wpływ na to, w jaki sposób działają biegi w całym zakresie naszej kasety, a także tutaj z przodu korby. Mianowicie chodzi o napięcie naszej linki do przerzutki. Jeżeli na przykład wymieniliście linkę i musicie od nowa wszystko ustawić, to warto wyciągnąć linkę w miarę jak najbardziej, tak żeby poczuć, że jest w miarę, nie może wisieć, jest w miarę napięta i wtedy dokręcić ją tutaj mocniej. Dalsza regulacja będzie dokonywana przez nas w bardzo prosty sposób dzięki śrubom baryłkowym, czyli tej śrubie tutaj przy przerzutce. Mówimy teraz o tylnej przerzutce. I w przypadku tego roweru w tej śrubie baryłkowej tutaj przy przelotce pancerza. Bardzo wiele manetek posiada tą śrubę tutaj, w tym miejscu i tu możemy regulować zakres. Zobaczcie, a ta typowa manetka roweru górskiego posiada właśnie też przy samej manetce właśnie taką śrubę baryłkową, którą napinamy bądź luzujemy linkę. W jaki sposób to działa? Kiedy odkręcamy śrubę, ta śruba wypycha nam pancerz, czyli pancerz niejako staje się dłuższy, linka pokonuje trochę dłuższą drogę do przerzutki, przez co jest napinana. Kiedy wkręcamy śrubę z powrotem, linka jest luzowana. I to też, jeżeli się Wam pomylą kierunki, to możecie szybko się zorientować, kiedy linka się Wam napina, kiedy linka się luzuje. Pokazywałem Wam już, że biegi w tym rowerze chodzą bardzo dobrze, ale zróbmy może tutaj jakiś sztuczny problem i naciągnijmy linkę, zobaczymy, jak się będzie wtedy zachowywała przerzutka. Zróbmy coś takiego. O! Słyszycie ten dziwny dźwięk? Ten dźwięk bierze się stąd, że przy zbyt napiętej lince, zobaczcie, łańcuch już prawie chciałby wskoczyć na następną zębatkę, ale jednak nie wskakuje. Ten właśnie dźwięk oznacza, że mamy problem, najłatwiejszy problem w sumie, z napięciem linki. Co się będzie działo, kiedy będę zmieniał biegi? Próbując rzucać w górę, będę często wrzucał za dużo, niż bym chciał, a teraz nie będę mógł z powrotem zrzucić na bieg najniższy. Na manetce wrzuciłem już na 9 bieg, łańcuch nie chce mi skoczyć z 8 na 9. Wiem, że blokadę mam ustawioną właściwie, czyli ten problem wiem na pewno, że tutaj nie istnieje, czyli przerzutka pójdzie dalej, jeżeli puści ją linka, tylko że linka jest w tym momencie bardzo napięta. Właśnie posługując się śrubą baryłkową zmniejszam napięcie linki i należy to robić po trochę. Zazwyczaj myślę, że takie półtora przekręcenia tej śruby baryłkowej da Wam jakąś odczuwalną różnicę. Zobaczmy, jak to wygląda. Bieg nam zeskoczył i nic nie hałasuje. Ale zobaczmy teraz, czy nie poluzowałem za bardzo. No nie. Chociaż jest taki moment jeszcze, że troszeczkę wolniej łańcuch mi spada na niższy bieg. Robił to szybciej. O, tu jest taki moment. Pokażę Wam go. Linka jest jeszcze odrobinę za bardzo napięta, ponieważ podczas zrzucania akurat w tym momencie chyba z 7 na 8 czy z 6 na 7 łańcuch trochę za długo sobie wisi na tych zębach, powinien szybciej spaść, czyli przerzutka powinna szybciej go puścić na dół, bo wtedy wskoczy ładnie, czyli jeszcze troszeczkę poluzujemy linkę. I zobaczmy. 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, im wolniej pedałujemy, tym bardziej widać, czy przerzutka ma jakieś problemy z wrzucaniem bądź rzucaniem. Tutaj nic się nie dzieje. W całym zakresie przerzutka działa pięknie. W
praktyce warto zrobić tak, że kiedy na przykład montujecie nową linkę, upewnijcie się, że śruby baryłkowe są powiedzmy odrobinkę podciągnięte, czyli na przykład dwa obroty na jednej śrubie baryłkowej, dwa obroty na drugiej śrubie baryłkowej. Chodzi o to, że kiedy napniecie linkę po prostu wyciągając ją tutaj i dokręcając tą śrubę imbusową, to będziecie jeszcze mieli możliwość regulacji w obie strony, tak? Bo gdyby śruby baryłkowe były skręcone po prostu do samego końca, no to będziecie mogli tylko napinać linkę, ale nie będziecie mogli jej luzować. Więc takie 2,5 powiedzmy obrotu śruby baryłkowej, wtedy napinamy linkę, dokręcamy ją i regulacja będzie prosta. W przypadku przerzutki przedniej sytuacja wygląda dokładnie tak samo. Chcemy, żeby linka miała odpowiednie napięcie. Podobnie mamy tutaj dwie śruby, które blokują przerzutkę. Natomiast samą różnicę, czyli dystans między prowadnikiem przerzutki a zębatką regulujemy już regulując wysokość całej przerzutki, a nie tak jak w przypadku tylnej przerzutki, dokręcając tą śrubę, która nam właśnie w taki sposób tą przerzutką rusza. To jest akurat system direct mount, czyli przerzutka jest bezpośrednio montowana do ramy, a mamy jeszcze systemy na obejmę, tak? Czyli ta przerzutka ma już zintegrowaną obejmę, która łapie ramę dookoła i wtedy po prostu odkręcamy tą obejmę i ruszamy góra w dół, ale to też nie wymaga zazwyczaj nigdy podczas całego, może nawet użytkowania przez całe życie naszego sprzętu regulacji wysokości. Ważna rzecz dla tych, którzy właśnie chcą wypróbować, jak to będzie działało na waszym rowerze, bo słyszycie jakieś cykanie podczas wrzucania, zrzucania albo po prostu podczas jazdy. Nie przejmujcie się tym, że chodzi na przykład tylko o jeden bieg, bo najczęściej tak jest, że właśnie za bardzo napięta lub poluzowana linka na konkretnym biegu będzie wam dawała te najmocniejsze negatywne efekty. Jeżeli śrubami baryłkowymi ustawicie sobie optymalnie napięcie linki, czyli przerzutka będzie optymalnie wrzucać do góry i zrzucać na dół, to jest bardzo proste i to nie zajmuje dużo czasu. Może się zdarzyć, że wydaje wam się, że tego nie potraficie zrobić, bo kręcicie w dół, kręcicie w górę i albo wam za szybko wrzuca, albo wam za późno zrzuca. Niestety sam, kiedy miałem moje pierwsze rowery, musiałem się uczyć na błędach i zrozumieć, że w momencie, kiedy wydaje nam się, że rozregulowują nam się biegi, to bardzo często chodzi o to, że nasze pancerze, przerzutki są brudne w środku. Kiedy są brudne w środku, stawiają dużo większy opór w momencie, kiedy wrzucamy bądź zrzucamy biegi i wtedy regulowanie napięcia linki nic nie daje. Jest to dla nas bardzo denerujące, wydaje nam się, że trzeba oddać rower do serwisu, bo nie potrafimy sobie z tym poradzić. Bardzo często należałoby po prostu wyczyścić linki bądź wymienić pancerze i mówię wam o tym w jednym z moich wcześniejszych filmów na ten temat. Płynnie chodzące biegi to przyjemność z jazdy, to szybki dobór właściwego przełożenia i przede wszystkim bezawaryjna jazda, brak zaciągniętych łańcuchów, nie uszkadzamy sobie ramy i mamy frajdę, że ten cały mechanizm zbudowany ze stali, tytanu i aluminium po prostu działa pięknie. Jesteśmy zadowoleni z użytkowania naszego roweru.